Jeżeli to będzie 10 minut, to tak szczerze mega słabo. Z jakimiś influencerami? Totalnie. To jeszcze gorzej. Takie zachowanie w stosunku do kelnerki w restauracji zdecydowanie nie powinno być powodem do dumy. Innego zdania byli jednak Karol Pieszko i Monika Kociołek, którzy zdecydowali się zamieścić ten fragment w swoim najnowszym filmie. Polski Twitter eksplodował, a sprawę skomentował nawet Krzysztof Stanowski. Oprócz tego, Szalony Reporter przeprowadził obszerny wywiad z parą odpowiedzialną za powstanie Cloud MMA. Rafonix jest krytykowany za to, że źle zajmuje się swoim dzieckiem. Jaś Kapela został pobity za śmianie się z papieża. Mr. Beast poinformował, że dostał zaproszenie na pechowy rejs łodzią podwodną Titan. A Kuba Rzeźniczak jest mocno krytykowany za wypowiedź o matce swojego dziecka. Jak zwykle dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo, dlatego drogi widzu, nic się nie martw. Ja nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim kociarzem. Dzień dobry. Przywitajcie zupełnie nowego członka kociej rodziny w domu państwa działowych. Czasami komentujecie, tak czytamy takie komentarze z Klaudią, że nie jesteśmy do końca normalnym związkiem i chciałem powiedzieć, że się zgadzam, bo adopcja piątego kota to troszeczkę przesada. Tylko że nie. Jest bardzo uroczy i mam z nim jeden mały problem, więc chciałem was poprosić o pomoc, bo nie mamy pojęcia, jak go nazwać. Na tapecie póki co są takie imiona jak Wafel, Rufus, Fredek, Small, bo jest super mały, i mieliśmy jeszcze jakieś. Ale może wy coś zaproponujecie. Możecie pisać w komentarzach. I zróbcie wielki hałas dla jeszcze bezimiennego kotka. Kotek wraca sobie na kolana, gdzie grzecznie posłucha o dzisiejszych newsach. Tak jak mam nadzieję również wy, bo dzieje się co niemiara, a my sobie wszystko dokładnie omówimy. A zaczniemy sobie od krytyki, która pojawiła się w stronę Rafonixa po tym, jak na jednym z jego livestreamów przydarzył się mu mały wypadek z udziałem dziecka. Wyrwał się kurwa, ale akcja. Twitter eksplodował. Debil najlepiej kurwa czytać czat i skrzyneczki otwierać, zamiast na dziecko patrzeć. Jaki kurwa idiota, tatuś roku normalnie. Sporo osób zwraca też uwagę na to, jak Rafonixowi z wiekiem zdecydowanie pogorszył się refleks. Kurwa, piwo prawie wylałem. Widzieliście ten refleks? No dobrze, ale może podejdźmy do tego trochę bardziej na poważnie. Jak obejrzymy sobie troszkę więcej niż ten 9-sekundowy fragment, to możemy zobaczyć, jak dokładnie wyglądała ta sytuacja. Rafonix streamował, trzymając dziecko na kolanach i młody, jak widać, całkiem nieźle się bawił. Szczególnie, że jak możemy zobaczyć po ruszających się drzwiach i komentarzach, które padały na streamie, partnerka streamera w trakcie tego wydarzenia bawiła się z dzieckiem w taki sposób, że otwierała i zamykała drzwi na zasadzie, że pojawia się i znika, taka zabawa wchowanego. Tak się wydarzyło, że w tym samym momencie Rafonix spojrzał na chwilę na ekran i minimalnie zluzował chwyt na młodym i w tym samym czasie dziecko stwierdziło, że wyrwie się w jej kierunku i niestety w wyniku tego wszystkiego wydarzył się klops. Pan Marcin Krasucki całą sytuacją się dosyć mocno przejął, zapowiedział nawet, że z dzieckiem trzeba będzie na pewno pojechać do lekarza i na jakieś USG, żeby sprawdzić, czy nic mu się nie stało. I o ile komentarze na Twitterze były bardzo mocno krytyczne, to na przykład te pod shotami na YouTubie brzmią kompletnie inaczej. Wypadki się zdarzają, oby uczyć się na błędach, zdrówka dla małego kaskadera. Widać, że mu głupio, szkoda chłopa, bo każdemu się może zdarzyć niezależnie od osoby. Zdarza się każdemu, normalne w sumie i tak dalej, i tak dalej. I swoją drogą to bardzo ciekawe, jak naprawdę mega odmienne są komentarze na dwóch serwisach, ale mam takie spostrzeżenie, że polski Twitter ostatnio jest wyjątkowo czarno-biały, jeżeli chodzi o poglądy i w każdego, kto wzbudza choć trochę kontrowersji, albo można łatwo wbić w niego szpilkę. Nie będę natomiast na to jakoś bardzo narzekał, bo dzięki temu my jako kanały Commentary mamy dużo więcej tematów do komentowania, bo na dużo więcej tematów ludzie na Twitterze się po prostu oburzają. Moim zdaniem, jeżeli coś takiego zdarza się raz, to jest to zwykły wypadek, który może się przytrafić każdemu i każda osoba, która ma dziecko i je wychowuje, na pewno potwierdzi, że tak, takie sytuacje się po prostu czasami mogą zdarzyć, bo nie da się, będąc rodzicem, upilnować młodego 24/7, czy tam młodej. Sprawą należałoby się zaniepokoić, gdyby rzeczywiście tego typu sytuacje na jego livestreamach zdarzały się nagminnie. Wtedy faktycznie mogłoby to pokazywać, że jego zainteresowanie dzieciakiem nie jest zbyt duże i skupia się na innych rzeczach, a jeżeli mowa tutaj o jednostkowym wypadku, to jest to, no właśnie, tylko wypadek. Wszystkich rodziców gorąco zapraszam do wypowiadania się w komentarzach, bo ciekaw jestem, czy potwierdzicie moje odczucia. Swoimi odczuciami na temat poglądów Jasia Kapeli zdecydował się podzielić anonimowy mężczyzna, który nie lubi, jak ktoś nabija się z papieża. Znacie Jaśka Kapelę? Cześć. Siemanko. O p***y papieża. Całe zdarzenie zostało także zarejestrowane z boku. Nie wiem, czy przez znajomego tego gościa, czy przez losowego przechodnia.
Jak widać, Jaś przy pomocy potężnych technik BJJ, a także dzięki swojemu dosyć groźnemu czworonogowi zdołał się obronić przed napastnikiem. Jak widać po zdjęciu, z całego zdarzenia wyszedł tylko z guzem na głowie, a na Twitterze napisał: no i w końcu dostałem za papieża. I to nie od bagiety, tylko żula pod Biedronką. Tak jak Pan Jezus powiedział, kocham ten kraj i tę religię miłości. Co ciekawe, policja rzekomo nie przyjęła zgłoszenia o pobiciu. Nauka na przyszłość. Policja nie zajmuje się obrażeniami poniżej dni 7 bez powództwa prywatnego, więc jeśli widać, że gość nie pójdzie do sądu, to spokojnie można go potraktować gazem i poprawić pięściami, byle nie za mocno. Bogatszy o tę wiedzę, tak zrobię następnemu. I co można o tej sytuacji powiedzieć? Czy dziwi mnie to, że taka sytuacja w końcu się wydarzyła? Nie. Jaś Kapela ma wytatuowany na ciele napis JP2GMD, który oznacza Jan Paweł II Małe Dzieci. Jest on postacią bardzo kontrowersyjną, bardzo lubi prowokować ludzi i regularnie naśmiewa się z katolików. Czy jednak jest to wystarczający powód, żeby go uderzyć? Oczywiście, że nie. Jeżeli ten pan poczuł, że jego uczucia religijne są obrażane, to mógł wnieść przeciwko Jasiowi powództwo cywilne i myślę, że patrząc na to, co Jaś wstawia do internetu, to pewnie miałby jeszcze szansę wygrać. Zamiast tego zdecydował się udawać, że podchodzi po zdjęcie i nagle zacząć bić Jasia z partyzanta. Na dodatek jeszcze nagrał to wszystko, pokazując swoją twarz. Potem ugryzł go pies i kolo uciekł. Tyle było szalone interwencji. Część osób w komentarzach liczy, że może Jaś Kapela po tej sytuacji spokornieje, ale patrząc na jego odpowiedzi na Twitterze, nie zapowiada się. Zdaniem grupy całkiem bogatych mężczyzn nie zapowiadało się również, że ich łódź podwodna Titan imploduje, zabijając wszystkich pasażerów. O sprawie w mediach było głośno od jakiegoś czasu. Panowie wybrali się łodzią podwodną Titan, by zwiedzić wrak Titanica. Mocnym wiralem w internecie poszło nagranie z kapitanem statku, który chwali się, że łódź jest sterowana przy pomocy pada od PlayStation. Completely new approach to the sub design, and it's all run with this game controller and these touch screens. Jeden z obecnych na statku zabrał nawet ze sobą własnego syna. Niestety wszyscy pasażerowie zginęli. Ciekawą informacją w tym temacie zdecydował wczoraj pochwalić się na swoim Twitterze najpopularniejszy youtuber na świecie, czyli MrBeast. Nieco wcześniej tego miesiąca zostałem zaproszony, by popłynąć tytanikową łodzią podwodną. Trochę przerażające, że mogłem się tam znaleźć. Na dowód wstawił fragment wiadomości, w której rzeczywiście otrzymuje zaproszenie na łódź, która miała zwiedzić Titanica. Twórca zapewne odetchnął z ulgą, podobnie jak jego widzowie, i jest to na pewno ciekawy przykład na to, jak niektóre decyzje mogą mieć naprawdę kolosalny wpływ na nasze życie. Natomiast polski piłkarz Kuba Rzeźniczak stwierdził, że warto powiedzieć coś, co może mieć kolosalny wpływ na życie jego dziecka. Jaka wypowiedź mogłaby mieć aż takie znaczenie? Ano na przykład mógłby zasugerować, że jego matka była prostytutką. Ewelinę poznałem po prostu przez kolegę, który zajmował się załatwianym dziewczyn na telefon. Mhm. Żebyśmy lepiej zrozumieli kontekst sytuacji. Kuba Rzeźniczak jest piłkarzem bardzo rozpoznawalnym. Swego czasu przez wiele lat grał w reprezentacji Polski. Od listopada zeszłego roku jest on w związku małżeńskim z Pauliną Nowicką, ale wcześniej miał jeszcze dwie inne partnerki, przy czym w latach 2016-2020 był on mężem pani Edyty Zając. No i pan Kuba Rzeźniczak przyznał się do tego, że podczas jak był mężem Edyty Zając, to bardzo regularnie ją zdradzał. Dopuszczałem się zdrad wcześniej z innymi kobietami. Zdradzał ją m.in. z panią Eweliną Taraszkiewicz, co w 2017 roku zaowocowało nieślubną córką piłkarza. Jak możecie się domyślić po tej wypowiedzi, jego relacje z byłą kochanką, którą zdradzał byłą żonę, nie należą do najlepszych. Wywiad z Kubą Rzeźniczakiem jest bardzo obszerny, bo trwa ponad 2 godziny. Natomiast rzeczywiście jednym z wątków było życie seksualne piłkarza, a prowadzący pytał wprost o jego uzależnienie od seksu. I to w trakcie dyskusji w tym temacie pan Rzeźniczak zdecydował się opowiedzieć historię, w jaki sposób rzekomo miał poznać kochankę, z którą zdradzał swoją ciężarną żonę. Mamą Ines jest Ewelina, ty byłeś kiedyś z nią w normalnym związku? Ewelinę poznałem po prostu przez kolegę, który zajmował się załatwianym dziewczyn na telefon. Mhm. Za to spotkanie tam zapłaciłem chyba 1500 za 2-3 godziny i tak to się zaczęło. Ale ona później była twoją jakąś regularną kochanką, czy to nadal była dziewczyna na telefon? Pierwsze 2 spotkania to były płatne, a potem już spotkaliśmy się tylko na seks. No ja też w rozmowach z nią mówię, że ja nigdy nie byłem nawet z tobą w żadnym lokalu na randce, nawet ciężko nazwać randką. Ale mówiłeś jej kiedyś, że zostawisz dla niej Edytę? Tego nie powiedziałem nigdy, nie było prawie 7 lat temu. I jest z tą jego wypowiedzią co najmniej kilka problemów. Po pierwsze, jest to sprawa sprzed 7 lat, więc wyciąga on brudy z przeszłości swojej kochanki, zakładając oczywiście, że to co mówi to prawda. Mając pełną świadomość, że jest osobą publiczną, jego wypowiedzi mają bardzo duży zasięg i takie słowa o niej mogą zaszkodzić nie tylko jej, ale również ich dziecku, które w tym roku kończy 6 lat, czyli w tym roku idzie do zerówki. Śmiem twierdzić, że pan Kuba Rzeźniczak jest inteligentną osobą i zdaje sobie sprawę z tego, jak społeczeństwo ocenia osoby, które oferują usługi seksualne za pieniądze. Szczególnie, że osoby oferujące takie usługi najczęściej oceniane są dużo gorzej niż te, które z usług tego typu korzystają. Najgorsze więc jest to, że poza potencjalnymi konsekwencjami, wynikającymi z tego dla byłej kochanki, przede wszystkim w tej sytuacji jest szansa, że oberwie Bogu ducha winne dziecko, które w szkole może doświadczyć wyśmiewania przez rówieśników.
Problemów z jego wypowiedziami jest więcej, ponieważ w tym samym wywiadzie chwilę później przyznaje on, że spotykając się z kobietą, z którą zdradzał żonę, manipulował ją celem osiągnięcia korzyści. Z kimś możesz uprawiać za darmo za to, że mu sprzedasz parę komplementów i powiesz mu, że jest super. Powiesz komuś kilka komplementów i możesz mieć za darmo. Doskonała życiowa porada i mam nadzieję, że jeżeli jakaś kobieta kiedykolwiek otrzyma teraz komplementy od Kuby Rzeźniczaka, to będzie wiedziała, dlaczego on jej je prawi. Jednocześnie w innym fragmencie tego samego wywiadu na pytanie o to, czy jest uzależniony od seksu, odpowiada: uzależniony? Nie, myślę, że uprawiałem tak jak każdy normalny facet. To się działo. Jak spotykałem dziewczynę, z którą uważałem, że mógłbym pójść do łóżka, to po prostu szedłem. Drogi Kubo, nie. Robienie dziecka innej kobiecie za plecami ciężarnej żony nie jest uprawianiem seksu tak jak normalny facet. Jeżeli jesteś w związku, który traktujesz poważnie i masz niezaspokojone potrzeby, to można na przykład porozmawiać ze swoją partnerką i na przykład wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu. Czy taka rozmowa jest gwarantem znalezienia idealnego rozwiązania? Otóż nie, bo nie jest to sytuacja prosta. Zresztą, za bardzo niefortunny przykład w tym temacie. Sam zostałem jakiś czas temu dosyć mocno i zresztą całkiem słusznie skrytykowany, co też okazuje, jak wrażliwy i trudny jest to temat. Bo problem na przykład zbyt wysokiego libido jednego z partnerów nie jest na pewno dla pary prosty. Natomiast zdrada, w wyniku której inna kobieta zachodzi w ciążę, kłamstwa i manipulacje, a teraz publiczne oczernianie matki swojego dziecka, to na pewno nie są potencjalne rozwiązania tego problemu. Gdyby ta rozmowa została przeprowadzona bez wnikania w szczegóły i nazwiska osób, których te sytuacje dotyczą, i byłaby być może formą jakiejś autorefleksji i przemyśleń post factum z przyznaniem się do błędów i zauważeniem, co było nie tak w zachowaniach, które przejawiałem, to pewnie mogłoby być to ciekawe świadectwo jakiegoś człowieka, który po prostu popełnił masę gównianych błędów, ale zamiast tego dostaliśmy dziwną próbę wybielania się, połączoną z oskarżeniami w kierunku byłych partnerek i wypowiedziami, które mogą potencjalnie zaszkodzić dziecku piłkarza. Całkiem niezła robota, jak na jeden wywiad. Ale czy całkiem niezłą robotę, jak na jeden wywiad, wykonali Sławomir Bielski i jego partnerka Julita Górska? Zdaniem widzów, niestety nie. Na kanale Szalonego Reportera pojawiła się obszerna, prawie półtora godzinna rozmowa z współudziałowcem spółki Hajlik Sławomirem Bielskim oraz panią prezes Federacji Cloud MMA Julitą Górską. Kontrowersji wokół Hajliga i Cloud w ostatnim czasie zebrał się ogrom, więc było co wyjaśniać. Myślę sobie natomiast, że nie poszło to najlepiej. Moim głównym zarzutem do tej rozmowy jest to, że na kluczowe kwestie, które były dla widzów najważniejsze, nie zostały przedstawione dowody. Z istotniejszych screenów zostało udowodnione, że faktycznie pan Sławomir Bielski miał początkowo być współudziałowcem w Federacji Fame. I na dowód tego została zamieszczona rozmowa z lutego 2018 roku. Pokazana została również faktura udowadniająca, że kilka miesięcy później Daniel Magical, który został podpisany w firmie pani Julity Górskiej i Sławka Bielskiego, został sprzedany w cudzysłowie do Fame MMA, bo wystawili dokument na udostępnienie wizerunku Daniela Zwierzyńskiego. Zobaczyliśmy także wyciąg z konta spółki Age Agency z lipca 2021 roku, czyli miesiąc przed pierwszą galą Hajlik. Ze screenów tych wynika, że Hasbi Edelbiew płacił na konto spółki 75 tysięcy złotych, a Sławomir Bielski 40 tysięcy złotych i miał to być budżet pozwalający na pokrycie pierwszych kosztów, bo z większością podmiotów oraz zawodnikami umówili się tak, że zapłacą im po pierwszej gali. A podmioty te miały się na to zgodzić w związku z obecnością Hasbiego Edelbiewa w tej spółce, który rzekomo miał być osobą wystarczająco dla nich wiarygodną, ponieważ był kojarzony w środowisku, podobnie jak jego brat Bajsangur. I na tym kończą się rzeczy, które zostały udowodnione. Okej, być może rzeczywiście na start nie potrzebowali nie wiadomo jakich pieniędzy, natomiast sam wyciąg z lipca to może być troszeczkę za mało, bo spółka funkcjonowała od stycznia 2021 roku, więc między styczniem a czerwcem mogło się wydarzyć też dużo różnych innych operacji finansowych. Nie wiemy, czy coś na konto spółki Age Agency nie wpłynęło w sierpniu przed samą galą, bo z sierpnia też nie mamy wyciągu, więc no, coś tam jest, co potwierdza wersję, o której mówi Sławomir Bielski, ale myślę, że w obliczu stawianych im zarzutów pewnie chcielibyśmy zobaczyć więcej. Tego, że Sławek z Julitą blisko ze sobą współpracują jako mąż i żona, no to było oczywiste i spoko, że przynajmniej nie udają, że jest inaczej. Tego, że Sławek Bielski chciał wcześniej współpracować z Fame MMA, zanim to powstało, też było raczej wiadome i nikt tego nie podważał. Nierozwiązane moim zdaniem natomiast pozostają główne wątki, które rzucają wątpliwości na parę biznesmenów. Po pierwsze, dlaczego, wiedząc o powiązaniach Bajsangura, mimo wszystko zdecydowali się na współpracę z rodziną Edelbiewów? Okej, to wszystko działo się przed najświeższą inwazją Rosji na Ukrainę, ale nawet wtedy Ramzan Kadyrow, powiedzmy eufemistycznie, że nie miał najlepszej prasy. Kwestia ta przez Sławka Bielskiego tłumaczona jest w dosyć zaowalowany sposób, to znaczy twierdzi on po prostu, że nie wierzył w to, co mówią o Bajsangurze i ufał jemu oraz Hasbiemu. No, okej, być może. W dosyć dziwny sposób tłumaczone także było obsadzenie Julity Górskiej jako prezeski Cloud MMA. Dlaczego, tworząc Cloud,
jest twoja żona, jesteś Julita, a nie dalej ty. Muszę tam zakończyć, wypłacić ludziom należne pieniądze, czyli muszę odmrozić tą firmę i po prostu na razie muszę pozostać w tej firmie. Bardzo dziwne tłumaczenie i bardzo go nie rozumiem. Moim zdaniem ci państwo musieli zdawać sobie sprawę, że w obliczu tak poważnej decyzji MSWiA i tak dużych kontrowersji, każdy jeden najmniejszy ruch będzie analizowany. I moim prywatnym zdaniem, jest to mój domysł, ale uważam, że całkiem prawdopodobny, to, że udziały objęła partnerka biznesmena, a nie on sam, najprawdopodobniej wynikało z tego, że nie chcieliby osoba, która jest udziałowcem w Hylik, była też udziałowcem w Cloud, żeby to lepiej wyglądało. Tak obstawiam, choć mogę się mylić, bo tłumaczenie, że Sławek nie mógł objąć udziału, bo musiał domknąć sprawy w Hyligu, nie ma sensu. To w żaden sposób mu nie przeszkadzało. Mógł objąć udziały i zostać tam prezesem i zatrudnić swoją partnerkę, żeby prowadziła sprawy w Cloudzie, a on by dalej domykał Hylik, a udziały byłyby jego. I przy okazji udowodniłby, że nie ma nic do ukrycia. Jednocześnie ci państwo zbierają żniwa, że na początku próbowali okłamać publiczność. Bo teraz w wywiadzie mówią, że nie, no to oczywiste, że oni byli w Hyligu, a wcześniej byli przy Fejmie. No i to oczywiste, że Cloud to ich działalność i teraz to jest przedłużenie i zabierają tych ludzi, kontakty do sponsorów i robią po prostu kolejny biznes, ale dlaczego nie można było tak od razu? Cała komunikacja Cloud od samego początku próbowała udowodnić ludziom, że jest kompletnie innym bytem niż Hylik i nie ma z Hyligiem nic wspólnego. Daję wam słowo, że w Cloudzie nie ma żadnych osób objętych sankcjami. Ludzie oczywiście tego nie kupili. Okazało się, że jest inaczej. No i teraz ci państwo wychodzą przed kamery i mówią, że nie, no ale oczywiście, że są powiązania. Też uczestniczyłam w tworzeniu Hylik, będąc u jego boku, tak? Towarzyszyłam mu w tym czasie. Oczywiście, że to się nakłada jedno na drugie. Ale to niczego nie udowadnia. No i może to prawda, że to niczego nie udowadnia, ale wasze zachowanie próbujące to ukryć na początku powoduje, że ludzie zadają sobie pytanie, dlaczego próbowaliście to ukryć. I nawet jeżeli jest jakaś rzeczywistość, w której jesteście czyści jak łza, to ruchy, które podjęliście i sposób komunikacji PR-owej, który przyjęliście, w naturalny sposób spowodował, że ludzie stali się podejrzliwi i potrzeba będzie czegoś więcej, żeby ich przekonać, by wam zaufali. Oprócz tego w filmie pojawiają się insynuacje, jakoby film, nie wiem, ale się dowiem, miał być opłacony przez konkurencję, co jest dziwną teorią i widać, że ci państwo niekoniecznie śledzą polskiego YouTube'a i ogarniają, jak chociażby twórcy tego kanału funkcjonują. Czy ten film coś wyjaśnił? No, może niektóre rzeczy. Na pewno spoko było posłuchać perspektywy drugiej strony, a z wniosków to myślę, że można wyciągnąć dwa. Po pierwsze, tak jak sobie tego wszystkiego słuchałem, to wydaje mi się, że prawnie i organizacyjnie Cloud rzeczywiście może być tak zrobiony, że w przypadku jakiejkolwiek kontroli, przepływów finansowych, dokumentów czy innych tego typu spraw, pewnie okaże się, że na papierze jest czysty. Bo widać, że jeżeli chodzi o te kwestie, to Sławek i Julita kumają, jak to robić i pewnie sensownie to ogarnęli. Tak, żeby na pewno z zewnątrz nie było widać, żeby tam były jakiekolwiek powiązania, niezależnie od tego, jaka jest prawda. Natomiast drugi wniosek jest taki, że potrzebują PR-owca, bo nie potrafią komunikować się ze społecznością internetową. I im dłużej ich słucham, tym bardziej mam wrażenie, że Hasbi naprawdę im już nie pomaga. Bo downgrade w komunikacji ze społecznością w stosunku do tego, co prezentował Hylik, jest olbrzymi. I widać, że ci państwo po prostu tego nie ogarniają i cały plan komunikacyjny jest chaotyczny, niespójny i mało wiarygodny. W związku z tym przyszłość Cloud MMA oraz Hylik maluje się raczej w czarnych barwach, szczególnie, że odpowiedzi i wersja drugiej strony zaczynają pojawiać się bardzo późno. I po tym, co widzimy w komentarzach, większość ludzi ma już wyrobione zdanie. Hylik oraz Cloud dostały łatki, kadyrowcy, Czeczeni, źli ludzie, powiązania z Rosją i bardzo trudno będzie im przekonać publiczność, że jest inaczej. Co jednak nie oznacza, że jest to całkiem niemożliwe, bo już nie takie comebacki wizerunkowe widzieliśmy. Czas pokaże. Czas pokaże też, czy przeprosiny Moniki Kociołek i Karola Pieszko w sprawie ich fatalnego zachowania w jednej z warszawskich restauracji na pewno były szczere. Ale może od początku. 23 czerwca na kanale Moniki Kociołek pojawił się film zatytułowany Jem ulubione jedzenie influencerów z nimi przez 24 godziny. W ramach tego materiału członkini Teamu X udała się wraz ze swoim YouTube'owym kolegą Karolem Pieszko do restauracji Charlotte na warszawskim Wilanowie celem spróbowania ulubionego jedzenia Karola. Niestety Karol na to jedzenie czekał co najmniej o kilka minut za długo i zdecydował się to bardzo głośno skomentować. Czegoś jeszcze brakuje? A dwa razy miało być, nie? Dobra. A za ile tak mniej więcej? Bo jeżeli to będzie 10 minut, to tak szczerze mega słabo. Na pewno nie. 3 minuty? 4? A 4 plus 4 to już jest 8, czyli 10. Bo chodzi o to, że my przyszliśmy nagrać film, że jemy jego ulubione jedzenie i teraz wie pani. Ona zjadła? Z jakimiś influencerami? Totalnie. Jeszcze gorzej. No. Nie dawajcie mi złej opinii,
No Charlotte będzie miała złą opinię. Po opublikowaniu tego filmu na twórców wylało się morze krytyki. Najpopularniejszy shot z zachowaniem twórców osiągnął ponad 6 milionów wyświetleń, a to tylko jedna z jego kopii. Szczególnie w stronę Karola posypały się tysiące nieprzyjemnych komentarzy krytykujących jego zachowanie poniżające kelnerkę. W odpowiedzi na tłumaczenia jednego z kolegów Moniki Kociołek swoje zdanie w sprawie wyraził nawet dziennikarz Krzysztof Stanowski. Rosja Rosją, Mumbai Mumbajem, ale co to za... kretyn. Reakcja wynika oczywiście z tego, że pierwotnie Monika Kociołek najpierw sytuację traktowała jako żart, a później próbowała zrzucić winę na restaurację. Ej, pod każdym praktycznie moim filmem jest tak tyle powodów do dyskusji, po prostu jest taka burza pod tym najnowszym, że ja tylko czytam. I czytam, i siedzę, i czytam. XDDDDDD. Pani Monice na początku było bardzo do śmiechu, ale to się całkiem szybko zmieniło. I dobra, jestem wkurzona, że mi się obrywa przez tą całą sytuację, bo dosłownie nic nie zrobiłam i ludzie piszą tak obrzydliwe komentarze, że to, co zrobił Karol na odcinku, to jest w ogóle nieporównywalne. Czyli wy macie przyzwolenie do tego, żeby pisać w kierunku nas w internecie takie rzeczy, ale już macie problem do kogoś, czy jesteście hipokrytami, bo to, że to coś jest pisane w internecie, to nie znaczy, że jest przyzwolenie. I ciekawy fakt o tej wypowiedzi jest taki, że to nawet prawda, to znaczy... Oczywiście, że mnóstwo jednostek w takich sytuacjach w przesadzony sposób wyraża swoje zdanie. I w stosunku do pana Karola Pieszko i Moniki Kociołek pojawiły się komentarze, że są lamusami, śmieciami, frajerami, kretynami, najlepiej, żeby zdać. I ogólnie wiele osób życzyło im wszystkiego co najgorsze. I tak, prawdą jest, że te osoby, wulgarnie ich wyzywając, krytykują jakieś zachowanie, a same zachowują się jeszcze gorzej. Tylko problem jest taki, że takich komentarzy i tak w internecie są setki tysięcy. I to, że one się pojawiają, nie zmieniają clue całej tej sytuacji, czyli Karol Pieszko nadal zachował się jak kretyn. A do momentu wstawienia tego stories, pani Monika Kociołek nadal się do tego nie odniosła. A jedyną jej wypowiedzią wcześniej było: ale śmieszne komentarze, siedzę i czytam XDDD. No więc ciężko się dziwić, że ludzie są w kurni, kiedy ktoś zachowuje się arogancko i bucowato. A potem jeszcze próbuje pokazać, że nic sobie nie robi z krytycznych komentarzy. Przeszliśmy więc już przez trzy etapy radzenia sobie z krytyką. Najpierw mieliśmy próbę śmieszkowania z tego, potem zrzucenia winy na restaurację, następnie przerzucenia winy na ludzi, którzy zbyt mocno i zbyt wulgarnie krytykują, bo to oni są źli. No to może spróbujmy teraz trochę usprawiedliwić i wybielić to nasze zachowanie. A, no i bardzo ważna kwestia, bardzo istotna w tej sytuacji. Jak wychodziliśmy, Karol zapytał tej babeczki, czy wszystko okej, że to było na żarty, że on nie chciał jej urazić. No i ona powiedziała, że okej, że też rozumie i tak dalej. Więc taka była cała sytuacja, no. Świetnie. Nie zamieściliście jej w filmie, więc dlaczego się dziwisz, Moniko Kociołek, że ludzie nie domyślili się, że potem z tą panią porozmawialiście? O ile to prawda. To po pierwsze. Po drugie, ja zwrócę uwagę na postawę tej pani w całej tej sytuacji. No. Przepraszam, ale kuchni, po prostu nie możecie zostawiać tej paczki. O, dziękujemy. Ta pani była pierwszy dzień w pracy. Przeprosiła was chyba z 5 razy. I jeszcze przyniosła wam upominek od restauracji w prezencie. I straszyliście ją, że wystawicie złą opinię restauracji. I na dodatek jesteście influencerami, którzy mają duże zasięgi. Ta kobieta była przerażona potencjalnymi konsekwencjami, które mogą na nią spaść za to, że wydała wam kanapkę o 4 minuty za późno. Co na dodatek nie wynikało z żadnego jej błędu. Szczególnie, że czas, który sobie wymyśliliście na otrzymanie potrawy, nie jest czasem, który restauracja gwarantuje, tylko czymś z dupy, co sobie wymyśliliście. Więc co miała powiedzieć pani kelnerka, jak nie to, że no w sumie okej i że się na was nie gniewa? No dobrze, minęły 2 dni, influencerzy sobie przemyśleli i jednego dnia zarówno od Moniki Kociołek, jak i od Karola Pieszko pojawiły się krótkie wyjaśnienia w temacie. Wiem, że miałam już nie poruszać tego tematu i też nie chcę absolutnie się wybielać, ale mam swoje przemyślenia po tych 2 dniach na ten temat i jest mi głupio. Byłem dzisiaj w tej restauracji z takim zamiarem, żeby po prostu porozmawiać z kelnerką i zapytać się, jak się czuję, a przede wszystkim po prostu przeprosić za moje zachowanie, które było po prostu mega słabe i nie na miejscu. Niestety nie spotkałem się z nią, nie było jej w pracy dzisiaj, ale na pewno tego tak nie zostawię. Chcę z nią porozmawiać, chcę ją przeprosić po prostu na żywo. Wiem, gdzie popełniłam błąd, wiem, jak zachować się w przyszłości. Niepotrzebnie tak emocjonalnie później tutaj w atakujący sposób na Insta Stories się odezwałam, jak odłożyłam telefon i się nad tym zastanawiałam, to mówię, nie, odwaliłaś. Jestem w ogóle na siebie zła, bo ja nie przejawiam w ogóle takich zachowań na co dzień. Słabo, że wyszła taka sytuacja i na pewno da mi to nauczkę. Strasznie żałuję, że potraktowałem ją jako pracownika, a nie jako po prostu ludzką osobę, człowieka z emocjami. I teraz tak, możemy to sobie przeanalizować na kilku płaszczyznach. Po pierwsze,
Karol i Monika trochę nie mieli już co innego zrobić. Mogliby ewentualnie spróbować zignorować tę sytuację, zamknąć oczy, na jakiś czas zniknąć z internetu i liczyć, że jak wrócą, to ludzie będą już myśleć o jakiejś tam innej dramie i może zapomną. Zamiast tego stwierdzili, że dobrze byłoby zareagować i mimo wszystko przeprosić i powiedzmy, że w porządku, plus jeden dla nich. Czy wynikało to z realnej refleksji, czy ze strachu przed konsekwencjami, to zapewne od tego, czy ich lubicie, czy nie lubicie, to sami sobie dopowiecie. A najbardziej te kwestie zweryfikuje czas, bo zobaczymy, czy tego typu zachowania z ich strony po prostu w przyszłości się powtórzą. Słuchając natomiast treści przeprosin, ciężko jest oprzeć się wrażeniu, że ich nagraniu nie towarzyszy realne zrozumienie tematu, ponieważ ani Karol, ani Monika nie nazwali dokładnie, które ich zachowania były nie w porządku, ani też dlaczego były nie w porządku. Jednocześnie działania, które podjęli na poczet wynagrodzenia tej sytuacji osobie, która jest realnie w niej poszkodowana, były generalnie nikłe bądź żadne, a bite dwa dni na skontaktowanie się z pechową kelnerką i zadośćuczynienie jej tego nieprzyjemnego incydentu, to całkiem sporo czasu. Zdecydowanie przydałyby im się jakieś bliskie osoby, które pomogłyby im rzeczywiście zrozumieć tę sytuację, a także pomogłyby im w tym, żeby sformułować rzeczywiście sensowne przeprosiny, bo powiedzenie, że słabo, że wyszła taka sytuacja, to nie są słowa adekwatne do skali krytyki, która spadła na was za to, co zrobiliście. Monika Kociołek w swoim oświadczeniu wskazała jedno zachowanie, które zrobiła źle. W atakujący sposób odezwała się na Insta Stories. Wiem, gdzie popełniłam błąd, wiem, jak zachować się w przyszłości. Niepotrzebnie takie emocjonalnie później tutaj w atakujący sposób na Insta Stories się odezwałam. No spoko, tylko nie o to chodziło w tej sytuacji. Chodziło o to, że twój kolega zachował się jak buc, a ty nie zwróciłaś mu uwagi siedząc obok. Karol natomiast powiedział, że żałuje, że potraktował ją jako pracownika, a nie ludzką osobę, tą kelnerkę. Strasznie żałuję, że potraktowałem ją jako pracownika, a nie jako po prostu ludzką osobę, człowieka z emocjami. Czyli jak ktoś jest pracownikiem, to można go tak traktować, ale jak ktoś przestaje być pracownikiem i zaczyna być ludzką osobą, to wtedy już nie. Jeżeli pan Karol Pieszko kiedyś będzie miał jakąś firmę, to nie zatrudniajcie się w niej, chyba że chcecie, żeby was wyliczał z każdej minuty. Bardzo źle i bardzo ten sposób formułowania zdań wskazuje na głębokie niezrozumienie tego, co w waszym zachowaniu było nie okej. Stoi przed wami typiara, która 5 razy was przeprasza w ciągu 10 minut. Jest w zestresowana. Mówi, że to jej pierwszy dzień w pracy. A ty, bałwanie, z ironicznym uśmieszkiem na ustach, mówisz jej, że jeżeli poczekasz jeszcze kilka minut na kanapkę, to bardzo słabo. I pomimo, że ta kobieta tłumaczy ci, z czego wyniknęła dokładnie ta sytuacja i że i tak, żebyś dostał tę jedną kanapkę, to musi ją najpierw zrobić kuchnia, więc to nie jej wina. To razem z Ferajną podkreślacie, że nagrywacie film i jesteście influencerami, a ta restauracja to dostanie bardzo negatywną opinię. I jeżeli to oznacza, że potraktowałeś kogoś jako pracownika i jest to twoja jedyna refleksja w tym temacie, to nie rozumiesz, o co ludzie mają do ciebie problem i powinieneś się nad tym zastanowić. Żeby nie było, że się tylko pastwię. Tak, to na pewno jest trudne, żeby przeprosić i w racjonalny sposób wyciągnąć wnioski, kiedy pół internetu cię wyzywa. Spoko, rozumiem to. I pewnie też jest to dla was trudne, szczególnie jak czytacie dużo hejtów i wulgarnych rzeczy i w ogóle bardzo niemiłych komentarzy. Spoko, jestem w stanie to skumać, bo też czasami gadam albo robię głupoty i ludzie mnie za to wyzywają. Tylko jak już coś takiego się dzieje, to dobrze jest się naprawdę porządnie zastanowić, dlaczego coś takiego się wydarzyło i dlaczego ludzie są aż tak oburzeni, bo mają do tego podstawy. I nie jest to tylko kwestia tego, że słabo, że wyszła taka sytuacja, albo że ktoś kogoś potraktował jako pracownika. Dziękuję za uwagę, miłego dnia.